Cześć moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam Was znów na ten filmik serii Dzień ze mną. Słuchajcie, wiem, że znowu przez jakiś czas mnie nie było, natomiast chyba już nie ma po prostu sensu, żebym się tłumaczyła z powodów, dla których nie nagrywałam, bo po prostu powiedzmy sobie szczerze, że jestem beznadziejna, jeśli chodzi o częstotliwość nagrywania filmów. Nie wiem, ostatnio przyszła mi do głowy taka rozkmina, że ja najczęściej jak wrzucam jakiś film, to są to właśnie te dni ze mną. Staram się w tym filmie zrobić zawsze coś, co będzie Was interesowało, ale też staram się tego nie robić na siłę, niczego Wam na siłę nie pokazywać, tylko jakby, jak mam jakąś rozkminę, to Wam o tym powiem, jeśli coś robię, to Wam to pokazuję. Chciałabym, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby nie było tutaj niczego wymuszonego. I tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, czy te filmiki w ogóle coś wnoszą. Czy one coś komuś mogą dawać, czy ja coś sobą mogę pokazywać Wam? Bo jeśli nagrywam coś, no to chciałabym jednak, żeby to było coś, co komuś coś daje. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. I właśnie doszłam do takiego wniosku, że ja tak naprawdę nie mówię Wam nic konkretnego i że może warto sobie znowu odpuścić na jakiś czas i poczekać, aż jakaś wena twórcza do czegoś bardziej konkretnego właśnie do mnie przyjdzie. Natomiast w ostatnim czasie dostałam dwie bardzo pozytywne wiadomości właśnie prywatne odnośnie mojego kanału. Ja uwielbiam, po prostu uwielbiam, kiedy mi piszecie, że jestem naturalną, fajną osobą i że dlatego właśnie jakby subskrybujecie mój kanał. I w związku z tym właśnie dzisiejszy filmik to będzie kolejny dzień ze mną, ponieważ to mi, myślę, najbardziej, najlepiej po prostu wychodzi. Tak naprawdę teraz YouTube, kiedy ja zaczynałam nagrywać, to mówiłam głównie o takich sprawach dietetycznych, później gdzieś tam jakieś ćwiczenia i tak dalej, natomiast w tym momencie YouTube jest tak strasznie przerośnięty tymi dietetycznymi, nie wiem, przepisami, poradami, jakimiś tam zestawami ćwiczeń, nie mówieniem o siłowni, o tego typu rzeczach, że myślę, że nie potrzebujecie tego jeszcze z mojej strony. Ja nie jestem ani dietetyczką, ani nie jestem też trenerką, żebym tutaj dawała jakieś profesjonalne porady. Jedyne co, to mogę Wam pokazywać to, co dzieje się u mnie na co dzień. Ale tak jak mówię, tak jak kiedy ja zaczynałam nagrywać, to tego nie było tyle. Natomiast w tym momencie jest tego naprawdę mnóstwo, jest taki boom na to całe, na te właśnie kwestie i nie wiem, czy jest sens, żebym ja jeszcze to jakoś próbowała strasznie profesjonalnie ugryźć. Dobra, mam nadzieję, że wiecie, o co mi tutaj chodzi. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, ja mam dzisiaj dzień wolny. Tak naprawdę mam tutaj straszny sajgon w pokoju. Dobrze, że nie widzicie, co jest tutaj obok, bo łóżko jest całkowicie rozgrzebane. Muszę sobie tutaj wszystko poprawić. Może sobie wyniosę też pościel na zewnątrz, ale widzę, że coś się pogoda jakoś nie bardzo dzisiaj. Chyba będzie deszczyk padał, więc nie wiem jeszcze, czy ją będę wynosić na zewnątrz. Mam okropny sajgon w półkach, ponieważ jak wychodzę rano, to zdarza się tak, że czegoś szukam i po prostu. No nie, że wrzucam, ale tak dość niechlujnie układam, więc może sobie też tutaj poukładam. Później wezmę się za pisanie pracy swojej. Nie wiem, może pojedziemy z mamą na jakieś zakupy, bo tam trochę w lodówce pustka. Chociaż nie wiem, zobaczymy, co to będzie się działo. I jeszcze na koniec tego porannego wywodu, słuchajcie, dajcie koniecznie znać, czy tego typu filmiki, właśnie te dni ze mną, Wam się podobają, bo co człowiek, to po prostu inne spojrzenie na taką kwestię. Ja na przykład nie wiem, czy swoje filmiki bym oglądała. Pewnie bym oglądała, bo lubię właśnie takie kanały, żeby tu nikogo nie urazić i żeby też za bardzo sobie nie pochlebiać. Ale słuchajcie, no ja nie pokazuję tutaj drogich kosmetyków, ja nie pokazuję tutaj jakiegoś drogiego żywienia. Ja Wam pokazuję, jak wygląda takie normalne, przeciętne życie. No nie wiem, czy to można powiedzieć normalne, bo każdy z nas ma inaczej inne życie, ale życie takiej przeciętnej dziewczyny, studentki jeszcze przez dwa miesiące. I nie wiem, pewnie bym oglądała swój kanał, gdybym nie była sobą. Ja jakiś czas temu osubskrybowałam te takie wielkie kanały, do których no, ja nic nie mam absolutnie i też nie chodzę na te kanały, nie zostałam jakichś negatywnych komentarzy, ale odsubskrybowałam takie kanały typowo modowo-urodowe, ponieważ to wszystko zamienia się w jeden taki wielki konsumpcjonizm i
Nie wiem, no jakoś nie do końca mi się to podoba. Ja jestem kobietą, lubię sobie posiadać jakieś tam kosmetyki i tak dalej, ale czasami to już jest po prostu przerost tego wszystkiego i no, także w moich subskrypcjach znajduje się teraz trochę mniej kanałów niż znajdowała się wcześniej. W ogóle przestałam subskrybować te takie większe, w których po prostu w filmiku potrafi być poukrywane mnóstwo reklam, co już nie takich tych reklam, które się wyświetlają tutaj na dole, czy przed filmikiem, czy po filmiku, czy w trakcie, bo u mnie też to jest. Natomiast chodzi mi o takie już typowo nagrywanie po prostu w celu zdobycia czegoś, uzyskania jakiejś korzyści materialnej, powiedzmy. Także tego typu kanały, ja ich po prostu już nie oglądam, drażnią mnie. Chociaż też, tak jak mówię, nie hejtuję, nie zostawiam jakichś tam zgryźliwych komentarzy. Dobra, długi taki wstęp do tego dzisiejszego filmiku. Zapraszam Was do dalszej części, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. I słuchajcie, próbuję sobie coś ułożyć na głowie, ale mam to co zwykle. Jeśli chodzi o mnie i o fryzjerstwo, to jestem po prostu okropnym beztalenciem. Na pewno fryzjerką bym nie została, bo to nie jest moje powołanie. Mam tak naprawdę piękne, kręcone włosy, a nie potrafię z nimi zbyt wiele zrobić. Jedyne co, to mam je rozpuszczone albo sobie je wiążę. Dzisiaj akurat jestem w domu, więc nie zamierzam chodzić z burzą loków, zwłaszcza, że gdzieś tam będę sprzątać, coś tam gotować, więc będzie mi to po prostu przeszkadzało. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o moją fryzurę, to ja z nią nie potrafię zrobić zupełnie nic. Wiem, że dałoby się z tych moich włosów dużo ułożyć, natomiast ja nie potrafię, nie mam zupełnie do tego ręki. I tak właśnie. Także dobra, to już koniec tego wywodu. Zapraszam Was do dalszej części filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał, ale to chyba już mówiłam, więc lecimy. Jest bardzo istotna. Słuchajcie, ja od dłuższego czasu już pamiętam, jak zaczynałam studia i nagrywałam te filmiki, pamiętam, że pokazywałam Wam, jak robię sobie zakupy w Lumpeksu. W Lumpeksie. I słuchajcie, ja tak naprawdę do teraz uwielbiam kupować właśnie w second handach rzeczy. Kiedyś, jak byłam młodsza, to jakoś tak, nie wiem, odczuwałam jakiś taki wstręt do tych ubrań, mówiłam zawsze, że nie, bo to nie nowe, bo to coś tam. Natomiast wtedy myślę, że też lumpeksy nie były na takim poziomie, na jakim są teraz. I słuchajcie, jeżeli ktoś jest z Sandomierza, albo z Tarnobrzega, albo gdzieś tutaj z okolic, to naprawdę mamy tutaj świetne lumpy. I słuchajcie, ja zazwyczaj chodzę w taki dzień, kiedy chodziłabym wtedy, kiedy jest wyprzedaż, ale to jest w sobotę i ja nie mam wtedy jak tam jechać. Natomiast z reguły jak wracam na przykład z zajęć, to sobie wchodzę w czwartek do mojego ulubionego lumpa. Wtedy tam jest wszystko minus 50% i można znaleźć naprawdę śliczne, śliczne rzeczy. I przygotowałam sobie tutaj dwie takie rzeczy, które chyba, z których najbardziej się w ostatnim czasie cieszę i zaraz Wam zaprezentuję. Chodzę wtedy, kiedy jest minus 50, głównie ze względu, no jest najtaniej, to też, bo w poprzednie dni jakby jak jest 100%, to wszystko jest wiadomo droższe. I wydaje mi się, że gdybym chodziła w te dni, kiedy jest 100%, to wszystko byłoby mi po prostu potrzebne. I wydawałabym na to dużo więcej pieniędzy, więc chodzę po prostu w czwartki, kiedy to już jest wyprzedawane i wtedy najczęściej kupuję rzeczy. I muszę Wam powiedzieć, że jest to ostatnio po prostu główne moje źródło, jeśli chodzi o ubrania. No akurat teraz na sobie nie mam niczego z lumpeksu, ale tak jak mówię, straszną metamorfozę przeszły te lumpy na przestrzeni czasu i to, co było kiedyś, to teraz to jest po prostu nieporównanie, nie ma w ogóle porównania. I przygotowałam sobie dwie tutaj takie sukienki, które Wam chciałam pokazać, które sobie nabyłam. Pozwólcie, że zawieszę na wieszaku.
O, jedną mam na wieszaku. Ajku, katarzysko mnie łapie ostatnio. Słuchajcie, to jest pierwsza sukienka. Nie wiem, czy wy ją widzicie dobrze. Ta sukienka jest po prostu piękna. Ona jest z Zary. Jest z Zary i zobaczcie sobie, co ona ma z tyłu. Ja jak przymierzałam tą sukienkę, tutaj wiem, że kamera, aparat nie odda tego, co jest w rzeczywistości, ale słuchajcie, ona naprawdę jest cudna. Kosztowała mnie jakieś 8 zł i słuchajcie, tutaj ma takie fajne wycięcie. Ja na początku, jak zaczęłam zakładać tą sukienkę, to założyłam sobie właśnie w ten sposób, tą miałam z przodu i tak sobie myślę, ja nie mam jakiegoś wielkiego biustu i tak sobie myślę, Boże, piękna jest ta sukienka, tak jak widzicie, ona tutaj na dole jest taka rozkluszowana, bardzo fajnie się układa. Jak kiedyś będę miała okazję w niej wystąpić, a będę miała już chyba w najbliższym czasie, to na pewno Wam się w niej pokażę. I słuchajcie, co chciałam powiedzieć? Tak, założyłam sobie to właśnie z przodu i ja nie mam jakiegoś wielkiego biustu i mówię sobie, kurczę, no to co teraz? Śliczna jest sukienka, ale co z tym biustem? No i tak sobie myślę, dobra, mama mi to zszyje w domu. Ja się ubrałam, zszyję mi tutaj, żeby to po prostu ten biust jakoś zatkać, bo naprawdę wydawało się, że to jest dla kogoś solidnym biustem, a słuchajcie, ja sobie to przymierzyłam w domu i mama moja mówi do mnie, że ty słuchaj, ale to nie powinno być na plecach i rzeczywiście to jest po prostu takie wycięcie na plecy. Plecy są tak ładnie wyeksponowane. Także, no nie wiem, śliczna jest ta sukienka i bardzo byłam z niej zadowolona. Jestem z niej zadowolona. Tak jak mówię, 8 zł ona kosztowała. No i będzie się prezentować, myślę, fajnie. Za takie pieniądze to naprawdę warto. I słuchajcie, mam jeszcze jedną sukienkę, którą chciałam Wam pokazać. To, tak jak mówię, ja mam mnóstwo ubrań z lumpów, natomiast... Mnóstwo. No mam ich trochę, natomiast pokażę Wam te dwie rzeczy, które w ostatnim czasie nabyłam, najbardziej mi się podobały. Słuchajcie, to jest sukienka, którą ja sobie kupiłam na obronę. Mam gdzieś w niej zdjęcie chyba na telefonie, więc Wam może wrzucę tutaj. No nie wiem, też wydawało mi się, że na wieszaku ona nie wygląda jakoś bardzo efektownie, natomiast założyłam ją na siebie i wyglądała naprawdę świetnie. I to jest sukienka, której ja użyję na swoją obronę magisterską, jeśli do niej dojdzie, pracy magisterskiej. I słuchajcie, ona się wydaje dość krótka, no ona jest krótka. Natomiast wiecie co, jak widzę czasami, jak dziewczyny przychodzą na egzaminy ubrane z innych roczników, to naprawdę na nikim nie zrobi to wrażenie, że ta sukienka jest właśnie kończy się tutaj. No piękna jest, po prostu jest też piękna. Tutaj jest na taki suwaczek zwykły. I nie wiem, ta chyba kosztowała 9 zł, chyba złotówkę więcej niż tamta. Także mówię Wam, naprawdę, myślę, że nie tylko w moim mieście są tego typu lumpy. Naprawdę warto się wybrać i to są rzeczy, które tak naprawdę, nie wiem, nie mają jakiegoś specyficznego swojego zapachu. Czasami się trafia, że coś jest rzeczywiście jakoś tak strasznie śmierdzące. I wtedy takie rzeczy oczywiście nie wezmę. Natomiast w tym lumpeksie, w którym ja sobie robię zakupy najczęściej, to coś takiego się nie zdarza raczej. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło i naprawdę polecam Wam chodzić do takich miejsc, nie wiem, jeśli ktoś się brzydzi, no to trochę przykro. Ja na przykład, gdybym miała wszystko sobie kupować w sieciówkach, to bym po prostu na to nie wyrobiła, jeśli chodzi o moje fundusze. I ja jestem bardzo zadowolona, że istnieje coś takiego jak właśnie te second handy, lumpy, czy jak tam kto to chce nagrać, nazwać. Także tak, tyle Wam chciałam powiedzieć, tyle Wam chciałam zaprezentować i co teraz będę robić. Może się wezmę za pisanie mojej pracy. Nie chcę mi się, wybitnie mi się nie chce, już teraz przeszłam do analizy badań i tak to opornie idzie, to wstawianie nudnych tabelek i tak dalej, jeszcze jak coś pisałam, to coś się działo, a teraz jak już właśnie te tabelki, obliczanie procentów, no nie wiem, jak pisałam licencję, to było dużo prościej niż teraz, teraz już mi się może nie chce trochę, a i też poziom jest wyższy, także zabieram się do pisania. Chciałam pokazać moją najnowszą konstrukcję, na którą wpadłam dosłownie chwilę temu. Słuchajcie, kiedyś widziałam, chyba na Instagramie, jak Sylwia Szostak pokazywała, że siedzi na rowerku stacjonarnym i coś sobie pisze na laptopie. I ona ten rowerek stacjonarny miała dużo bardziej wypasiony niż mój. Natomiast, słuchajcie, stworzyłam sobie taką konstrukcję. Tutaj jest mój laptop, przede mną jest moja praca magisterska i tabelki, które muszę teraz poopisywać. Tak, poopisywać wyniki. Tutaj jest licznik od rowerka. W ogóle to wszystko stoi na oknie. Jest dzisiaj deszczowy dzień, więc nie będę nigdzie wychodziła na zewnątrz. A nie lubię tak siedzieć bez ruchu, więc tutaj mam przed sobą rower stacjonarny. Tutaj moje nogi kręcą.
A tutaj jest stolik, po prostu taki zwykły mały stolik, na którym jest klawiatura. Ja mam taką osobną klawiaturę, bo kiedyś sobie musiałam dokupić myszka. I tutaj jest laptop, więc mogę sobie pisać pracę i spędzać czas aktywnie. Także polecam takie kombinacje, a teraz możecie się ze mnie śmiać. Ale fajnie wymyśliłam, nie? Centrum dowodzenia i ruchu. Także można sobie pedałować. Popisałam sobie trochę, przy okazji sobie popedałowałam. I słuchajcie, jeszcze jedna kwestia dzisiaj jest do omówienia. To jest mój kanał. Tutaj jest liczba moich subskrypcji. Ona wynosi w tym momencie 4805 subskrypcji. No ja sobie mogę tutaj oczywiście wejść w te subskrypcje, zobaczyć subskrybentów, tych, którzy mi na to pozwalają. Ale słuchajcie, ja zupełnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ponieważ w momencie, kiedy ja dodaję jakiś film na swój kanał, nie wiem, w sumie dawno nie wrzucałam, ale jestem prawie przekonana, że kiedy teraz wrzucę, bo tak było już od kilku miesięcy, to ta liczba subskrybentów mi tutaj spada. Spada mi, nie wiem, o 20, o 30, o 50 i nie wiem tak naprawdę, dlaczego to się dzieje. Ponieważ jak przestałam nagrywać filmy, to ona mi wzrosła dość, no nie wiem, dało się zauważyć tą różnicę. Więc nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy rzeczywiście jak dodaję jakiś materiał, to on się okazuje tak beznadziejny, że ktoś mnie osubskrybowuje, ale wydaje mi się, że już słyszałam gdzieś o tym problemie i że to YouTube ma ze sobą teraz jakieś właśnie kłopoty. I słuchajcie, no powiedzcie mi, jeśli wiecie, o co tutaj chodzi, że jak dodaję filmik, to nie wiem, może komuś się odsubskrybowywuje mój kanał, czy o co tutaj chodzi. Nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia. No teraz jest tyle subskrypcji, zobaczymy, co będzie po tym, jak dodam ten filmik, czy będą uciekać, czy nie. Nie wiem, jeśli wam ucieka mój kanał, no to ja nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo. Może ktoś z was wie, o co chodzi, to ja chętnie się dowiem.